Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części powiemy parę słów na temat noda o nazwie Displays. Jest to nod należący do grupy, znowuż, deformatorów geometrii, którego ciekawą opcją jest jakby rozrzucanie i deformowanie obrazu. Już pokazuję, jak to działa. Dodaję nod o nazwie Displays. On pobiera jedno wejście, które jest obrazkiem, jakieś informacje, które mogą być informacjami wektorowymi oraz skalę na osi X oraz Y. Wstawię ten nod na początku, no i okazuje się, że nic nie ma, wszystko znikło. Dzieje się tak dlatego, że nie podałem żadnego wektora, wokół którego można byłoby zrobić displaysa, a poza tym skala jest ustawiona na 0. Na początku skalę ustawię na 1. No i teraz dobrze byłoby wstawić jakieś informacje, które będą mówiły Blenderowi, w jaki sposób ma zrobić displaysa, czyli właśnie deformację tego obrazka. Ta deformacja jest operacją, która może być zrobiona na dwa sposoby. Albo będę miał jakieś dane, które włożę tutaj i to będzie informacja dwuwymiarowa, monochromatyczny obrazek, dajmy na to, albo włożę jakiś obrazek kolorowy. Mam tutaj przygotowaną teksturę, która może być albo kolorowa, albo czarno-biała. Zacznijmy od czarno-białej. Jeżeli włożę sobie czarno-białą teksturę, z tym, że na początku wezmę ją troszeczkę wyostrzę, dam jej size może trochę mniejszy, na przykład coś takiego. O, to będzie chyba dobra tekstura. Teraz wystarczy tylko dodać teksturę jako źródło deformacji. I to, co jest ciekawe, to ta tekstura tutaj jest. Wygląda w taki sposób. I mogę tę teksturę wstawić bezpośrednio do wejścia wektorowego. W tym momencie odbywać się będzie konwersja informacji RGB na wektory. I kolor, który jest na przykład czerwony, będzie się mapował na wektor X, kolor zielony na wektor Y, a niebieski na wektor Z. Dokładnie tak jak w widoku 3D mamy osie układów współrzędnych. Teraz mój obrazek wygląda w taki sposób. Nie widać, żeby tutaj cokolwiek się zmieniało, ale myślę, że to dlatego, że ustawiłem zbyt małą skalę. Jeżeli skalę będę powiększał na osi X, to spodziewam się, że za chwilę będzie widać jakieś deformacje. Już proszę zobaczyć, się wykrzywia. Jeszcze trochę pociągnę w X. Tak wygląda deformacja. Tak samo zrobię w osi Y. No i jest. Teraz można by się byłoby zapytać, dlaczego, jakim cudem ta deformacja jest tylko na połowie obrazka. I myślę, że to jest dlatego, że po prostu obrazek jest pewnej wielkości, ma pewną rozdzielczość, a tekstura, którą tutaj włożyłem, ma inną rozdzielczość. Aby to wszystko ujednolicić, warto byłoby oba te kanały przeskalować. W związku z tym dodam jeszcze skalę. Ustawię sobie tę skalę dla wygody na render size na przykład i podłączę tak po prostu. Teraz oczywiście jest deformacja całego obrazu, ale nie szkodzi. Widać, że deformacja dotyczy już całości obrazka, nie tylko połowy. No i teraz można sobie poszaleć. Na przykład jeżeli zmienię teksturę na jeszcze gęstszą, to w tym momencie deformacje robią się oczywiście gęstsze. W ten sposób mogę swój obrazek deformować na takie sposoby właśnie. Jeżeli dodam teraz kolor albo miękkość, no może miękkość wychodzi tak sobie, jeżeli dodam teraz kolor, to w tym momencie pojawia się troszeczkę innego rodzaju zniekształcenie. Otóż zniekształcenie wtedy jest trójwymiarowe i te elementy obrazu, które się zniekształcają w innej osi, mogą dostać takich ładnych gradientów, generując coś na kształt marmuru czy pochlapanej wodą powierzchni, czy też obrazu, który został zalany wodą, a farba z tego obrazu się rozpuściła i spowodowała jakieś takie rozmycia. No więc to jest nod o nazwie Displays. Jego ciekawostką jest to, że przyjmuje tak naprawdę informacje wektorowe, ale one mogą być kodowane przez zwykły kolor RGB, tak jak w przypadku tej tekstury na przykład. No właśnie. Displaysa można użyć, powiem jeszcze tak na koniec, do zrobienia takiego udawanego ognia. Jeżeli wygenerowałbym na przykład tego typu teksturę, która by przypominała języki płomieni, a dodatkowo jeszcze ją przesuwał, to wtedy można byłoby zwykły obraz zdeformować tak, jakby to właśnie miało wyglądać w ognisku. Można za pomocą tego noda zrobić także na przykład efekt drgającego z gorąca powietrza na pustyni. No i jeszcze dużo innych rzeczy. Myślę, że to na razie wystarczy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.